życzeń, Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Marek, to moja ukochana żona Anna. Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Mieliśmy w tym roku 15. rocznicę ślubu. Mamy 5 dzieci, 1 dziecko w niebie, 4 z nami, kilka kilometrów stąd. Odpoczywają po podróży. I bardzo się cieszymy, że możemy w tym wyjątkowym dniu dla tej społeczności, tej parafii, tej okolicy, w tym pięknym sanktuarium być tutaj z wami. I tym, czym chcemy się dzisiaj podzielić, świadectwem życia, doświadczenia, miłosierdzia Pana Boga, miłości Maryi dla nas, tego, co oni dokonują w naszym małżeństwie. Chcemy się po prostu z wami podzielić, ale jednak na początek poproszę Cię, kochanie, żebyś przeczytała ten fragment, bo jeszcze 2 dni temu naprawdę żona była 100% przekonana, że nie przyjedziemy tutaj. Prosiliśmy, tak jak dzisiaj było wspomniane, że modlitwy waszego tutaj księdza proboszcza są wysłuchiwane. My tego doświadczyliśmy i też pewnie wiele osób się modliło, ponieważ nasz synek zachorował 2 dni temu, dziś jest zdrowy. A to jest bardzo czuły taki punkt mojej żony i myślę, żebyśmy byli antyświadectwem, gdybyśmy, nie wiem, z chorym dzieckiem albo chore dziecko gdzieś zostawili, a tutaj przyjechali i spełniali jakąś misję. Ale Pan Bóg uzdrowił naszego synka, szczęśliwie dotarliśmy, a słowo, które nam towarzyszyło, to i myślę, że tak tego wieczoru będziemy się starali razem z wami podążać tak w modlitwie. Tytuł tego słowa to pojednanie z Bogiem. Pojednanie z Bogiem. Kiedy jednamy się z Bogiem, reszta staje się konsekwencją jedności, relacji z Bogiem. To ta relacja, to pojednanie, ten wybór Chrystusa, ten wybór Boga, Maryi, naszego towarzyszenia w naszym życiu sprawia, że nam później jest łatwiej kroczyć, łatwiej przebaczać, łatwiej żyć, łatwiej kochać, łatwiej funkcjonować, łatwiej starać się pracować i być. Zanim jeszcze przeczytam ten fragment, to chciałam powiedzieć też o takim wyjątkowym... To było bardzo wyjątkowe, wiecie, ponieważ ten fragment wymodliłyśmy kiedyś z moimi córeczkami. Też przed takim wyjazdem w góry, na którym mieliśmy spotkać się z zaprzyjaźnionymi małżeństwami, takimi naprawdę bożymi rodzinami, na którym mieliśmy też razem i odpoczywać, ale też umacniać się w wierze. I przyszedł moment, kiedy to chyba też była jakaś, był taki czas jakiś, że musieliśmy dłużej być w domu, chyba to tak jakoś było, jak to się nazywało, te kwarantanny wtedy były, bo to było zimą i też dzieciaki musiały być w domu dłuższy czas, więc już tak bardzo czekaliśmy tego wyjazdu, bardzo upragniony był. I posłuchajcie, chwilę przed wyjazdem, parę dni przed, okazało się, że ja i bodajże córka rozchorowałyśmy się na ten nieszczęsny COVID, najgorsza choroba świata w tym momencie dla nas. I też właśnie nie wiedzieliśmy, czy nam się uda wyzdrowieć do tego czasu wyjazdu, czy nie. W każdym razie, kiedy ogłosiłam dziewczynom, to są 11 i 9-latka, więc one już wszystko wiedzą, wszystko rozumieją, kiedy im ogłosiłam, że słuchajcie, nie pojedziemy na ten wyjazd, nie spotkamy się z tymi waszymi przyjaciółmi, to była taka histeria, możecie sobie wyobrazić, jak to jest, jak ktoś jest tak już nastawiony. Ale z racji tego, że modlimy się każdego wieczora razem, w tym momencie jakoś tak poczułam, żebyśmy się pomodliły o słowo, żeby Pan Jezus dał nam słowo na ten moment. I dostaliśmy to samo słowo. I tak samo teraz właśnie przed przyjazdem do was dostaliśmy to samo słowo. I dla mnie było to tak niezwykłe, ponieważ no, nikt z tego jakoś nie ukartował. I mąż powiedział do mnie, widzisz, a ty się teraz tutaj przejmujesz jakimś katarkiem. I rzeczywiście, słuchajcie, też osoby się modliły za nas i udało nam się pojechać na ten wyjazd. I był tak owocny,
że my doświadczamy tego zawsze, kiedy mamy wyjechać na jakieś głoszenie, na jakieś rekolekcje, na jakiś taki czas z takimi osobami, gdzie ma się dziać dobro, zawsze mamy mnóstwo przeciwności. I są to różnego rodzaju przeciwności, ale zawsze po to, żeby nas po prostu złamać, żeby nam zasiać taką pokusę, że nie, że my nie mamy tam jechać, że widocznie no, nie. I to jest właśnie to słowo. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia, dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana zaś cnota nadzieję, a nadzieja zawieść nie może. Ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. I wyobraźcie sobie, że po tym słowie właśnie stał się taki cud, jeden i drugi, że wyszliśmy z tych chorób bardzo szybko i to było ogromne świadectwo dla moich dzieci, że modlitwa działa i trzeba się modlić z wiarą, bo to jest tak naprawdę kluczowe w modlitwie, bo ja też mogę od razu powiedzieć, bo potem zapomnę. Wybacz mi, mężu. Nie, albo mnie nie dopuścisz do słowa. Kto zna nas, to wie, o co chodzi. Ksiądz się śmieje. A propos tej modlitwy z wiarą, wiecie, ja często doświadczałam tego, że modliłam się w jakiejś intencji i mam takie intencje, w których się modlę. Niestety one się nie realizują. A wiem, że to są Boże intencje o nawrócenie na przykład kogoś bliskiego z rodziny. I wiem, że to jest dobre. To musi się Panu Bogu podobać, ale to się nie realizuje. I tak kiedyś mi przyszła taka myśl i też chyba od kogoś to usłyszałam, że jeśli nie mam wiary w to, że ta osoba może się nawrócić, to jest pewnego rodzaju grzech. Mój grzech, brak ufności, brak wiary w Boże miłosierdzie. I tak naprawdę trzeba się też nad tym często zastanowić, czy my mamy wiarę w to, że na przykład ktoś może się nawrócić i wtedy to jest najważniejsze tak naprawdę w tej modlitwie. Z serca i z wiarą. Słowo żywe, Ewangelia, spisana tak wiele lat temu, a ciągle żywa. Pan Jezus, który czynił cuda 2000 lat temu, czyni je dziś i wczoraj. I dziś jest dla mnie tak wymowny ten wieczór z wami, ta Ewangelia dzisiejsza, składająca się tak jakby z trzech przypowieści, a najbardziej memu sercu jest miła ta trzecia, o synu marnotrawnym. Jest tutaj wiele pań, mężczyzn i tak chylę czoła przed wami. Tak bardzo bym chciał też chylić czoło przed obecnością Boga w sercu mojej mamy, która wymodliła mi nawrócenie. Wcześniej zawierzyła nas pod opiekę Maryi i dzisiaj w sanktuarium my mamy tą łaskę, żeby podzielić się z wami właśnie u stóp Maryi. Bo Maryja wyprosiła Boże miłosierdzie dla mnie, dla syna marnotrawnego. I mi jest tutaj bardzo przyjaźnie wśród was, bo ja pochodzę z małej miejscowości koło Poznania. Mieszkam na wsi, urodziłem się na gospodarstwie. I te kłosy, te zboże, te pola, które są tutaj w uprawie obsiane, widzę, ładnie popadało, rolnicy zadowoleni. I rodzina tradycyjna, rodzice brali mnie do kościoła. Lata 90. Tata popadł w problemy, wziął kredyty, nie w tym czasie, one bardzo urosły. Bardzo przeżywał to, załamał się, problemy finansowe, ale przed tymi problemami dał nam wiele miłości, wiele cierpliwości do dzieci, wiele nauki, że nam bardzo dobrze pracowało się w gospodarstwie z tatą. Bardzo dobrze nam było. I też widziałem, jak bardzo pomaga ludziom,
ale widziałem, jak się brzydzi oszustom, jak się brzydzi złodziejom, jak nie lubi niesprawiedliwości, jak bronił słabszych. I mój tata zginął, jak miałem 17 lat. Przeżyłem wtedy taki bunt. Mama mnie bardzo kochała i obdarzała mnie wielkim zaufaniem, a ja to wykorzystałem niestety. Pojawił się grzech, jeden większy, drugi, pierwsze oszustwa. I ten mój ukochany tata był na cmentarzu, a ja w wieku tak 20 lat przestałem odwiedzać cmentarz, bo robiłem bardzo, bardzo złe rzeczy. I tak sobie widziałem, mówię, jejku, taką miałem ewentualność, nawet nie chodząc do kościoła, że mój tata może być w niebie i może mnie widzieć teraz. A gdyby on spotkał takiego człowieka jak ja, no to niestety byłoby ostre cięcie. I przestałem chodzić nawet na cmentarz właśnie. Nie dość, że do kościoła, to jeszcze nie odwiedzałem go na cmentarzu właśnie z taką obawą przed tym ojcem, nie? Tak, co zrobić. A moja mama każdego wieczoru klękała i modliła się. A ja robiłem coraz gorzej, coraz bardziej. I nikt nie mógł do mnie dotrzeć. Moja mama nie namawiała jakoś bardzo, nie, tylko mnie kochała. Także to jest piękne, że tak jak dzisiaj też ksiądz Sławek wspomniał w kazaniu, że ta pokora Boga Ojca to też jest tak jakby Maryja, która przeżyła te wielkie upokorzenie pod krzyżem, na drodze krzyżowej. Widziała, co robią z jej synem, jak też ją pewnie traktowali, wyśmiewali. A ta jej pokora i tak samo pokora mojej mamy i miłość, ona tylko to mi dawała. Nie jakieś reprymenty, nie te kazania takie wygłaszane w domu. I pewnego razu ja sobie, wiecie, umówiony po pracy szybko, po prostu na spotkanie z jakąś kobietą. I ja wychodzę z domu, tak w kuchnię mijam, a mama wtedy pierwszy raz mówi: Marek, jedź do spowiedzi. I wyobraźcie sobie, może ktoś nawet tutaj dzisiaj jest tak trochę z przymusu, nie? I nagle słyszysz: jedź do kościoła, zostań na czuwaniu. Albo jedź do spowiedzi, no to my od razu mamy naturalny bunt. I ja tak samo. Mówię: mama, absolutnie nie, nigdzie nie jadę. Ale Marek, jest Wielki Piątek, co mnie to obchodzi? Z całym szacunkiem teraz do Wielkiego Piątku. Ale jeśli jest daleko człowiek, to ma zatracone wszelkie wartości. Wszelkie wartości rodziny, odpowiedzialności. I nawet Wielki Piątek stał się wtedy dla mnie jakimś żartem. I ja mówię: absolutnie nigdzie nie jadę. Mama, jeszcze raz, proszę cię, Marek, jedź. Mówię: nie, nigdzie nie jadę. I wtedy Pan Bóg wykorzystał moje najmłodsze rodzeństwo. I po śmierci taty ja nie potrafiłem im odmówić. I oni mnie w tej kuchni chwycili tak za ręce i mówią: Marek, jedziesz z nami do kościoła. Mówię: no to pięknie teraz. Ale nawet jadąc sobie tak myślałem, że spełnię jakiś ryt. Wejdę, podejdę do konfesjonału, puk, puk i pójdę dalej, odprawię, bo no już się nie mogłem wymigać, jakby nie potrafiłem im odmówić. I wybrałem pierwszy lepszy konfesjonał, wyznałem grzechy, a ksiądz się pyta: jakżeś tu trafił? Zdziwiony był, bo to po wielu latach. Jakżeś tu trafił? A ja mówię: ksiądz, mama mi kazała, ale czy ty chcesz, żeby twoje życie się zmieniło? I ja wtedy, wyobraźcie sobie, mówi się o Duchu Świętym, a ja wtedy doświadczyłem daru Ducha Świętego, daru poznania. Ja kiedyś w historiach słyszałem, że nie wiem, przed śmiercią ci całe życie przelatuje. Bogu dzięki, że minie przed śmiercią. Prawdopodobnie przed śmiercią duchową. Ale poprzez tego Ducha Świętego ja w jednej chwili zobaczyłem wszystkich oszukanych. W jednej chwili widziałem tysiąc, który wydaje na dyskotece, a z drugiej strony mamę, którą nie ma na chleb. A ja tego nie widzę. W jednej chwili zobaczyłem oszukanych, skrzywdzonych, upitych, pobitych. Wszystko. I czyli na te pytanie, które ten kapłan zadał, czy ty chcesz, żeby twoje życie się zmieniło? Ja z głębokości serca odpowiedziałem: tak, chcę. Jak wymowne jest to z dzisiejszą Ewangelią. Bo na te, jak ten syn marnotrawny powziął tą myśl, czy chcesz wrócić? Tak samo Bogu dzięki, że są kapłani. I ten kapłan się zapytał: czy ty chcesz? I ja powziąłem tą myśl: tak, tak chcę. I kiedy wyznałem te straszne grzechy, doświadczyłem tak wielkiej miłości w tym konfesjonale, po tej odpowiedzi, że tak chcę, że jak dzisiaj dzielę się z tym i mówię do kogoś: czy ty czujesz teraz to?
Kochanie, czy ty czujesz, jak ci ściskam dłoń? To ja tak bardzo doświadczyłem miłości Boga. Tak bardzo poczułem, że On mnie po prostu kocha. Zero oskarżania, nie wiem, ty jesteś taki, taki, tylko Jego miłość. Ale ponieważ byłem tak pogubiony, odchodząc od konfesjonału, aż mnie całego telepało, ja nie miałem komu zadać pytania, co się dzieje ze mną, ale fizycznie nie mogłem ustać w kościele, a w głowie głos, uciekaj stąd, oni ci coś zrobili, to jest jakaś faza taka, wyjdź z tego kościoła. I rzeczywiście, ja posłuchałem tego głosu, pojechałem do domu i jak najszybciej chciałem zapomnieć o tym wydarzeniu, ale nie mogłem. Ja mówię, może prześpię to. Położyłem się spać, ale serce mi tak biło, że mi aż koszula ruszała wszystko, że nie mogłem spać. I wtedy pomyślałem o ojcu. Nigdy na niego nie mówiłem ojciec, o tacie. Pomyślałem o tacie i o godzinie 23 podjechałem na cmentarz i dochodząc do grobu, to czułem się jak ziemia. Ja poczułem się całkowicie jak zero. I mówię, tata, jeśli niebo jest, a ty jesteś w nim, to dopomóż mi. Dopomóż mi, bo ja nie mam pomysłu, jak zamknąć te wszystkie tematy, jak zmienić, nie wiem. Jeśli niebo jest, a ty jesteś w nim, to pomóż mi. I syn powrócił, a ojciec przygotował przyjęcie, utuczone ciele. Jak ja dzisiaj odczytuję te przyjęcie? Czy tym przyjęciem, tym prezentem od Boga nie jest ta wspaniała żona u mego boku? Czy tym przyjęciem, tym przytuleniem przez Boga nie są te wspaniałe dzieci, które teraz śpią? Czy przyjęciem i utuleniem nie jest to, że Bóg dał nam tą łaskę wiary? Tą siłę do zmiany, tych ludzi, których postawił na naszej drodze, tych kapłanów, których nam towarzyszą, tych przyjaciół, tych znajomych, którzy nas tutaj też zaprosili. Czy to nie jest to przyjęcie? Dlatego mówimy, że Ewangelia jest żywa, bo ona jest teraz. Synu, cieszę się, że wróciłeś. Mam przyjęcie dla ciebie, przygotowałem w innej rzeczywistości. Nie tam w tych świniach, nie na tych wyborach, których dokonywałeś, tych kradzieżach. Wszystko straciłem z tamtego czasu. Nie miałem nic, a zyskałem miłość. I tak zabił dzwon, który wywołuje moją żonę, także się przygotuj. I nie wszystko od razu. Ja chyba po pół roku przestałem kraść, uczestniczyć w paserstwach. Po 2 latach przestałem pić. Te wszystkie związki z kobietami się zakończyły. Pan Bóg postawił Anię na mojej drodze. I ona się wykazała takim sprytem. I teraz może tak, ja bym to powiedział tak do młodych, którzy są tutaj, że też jest taki Duch Święty mądrości, który pomoże wam, jak obsługiwać mężczyzn. Czy może nie sprytem, bo... Też tak naprawdę, kiedy my się poznaliśmy, to tak naprawdę ja nie wiedziałam, nie wiedziałam tak naprawdę, czemu mnie ciągnie do tego człowieka, ponieważ to tak naprawdę dzisiaj jakoś tak ja to oceniam, że to właśnie Pan Bóg tego chciał, nie? Dzisiaj po tylu latach, po tych owocach, które są, wiem, że Bóg chciał bardziej naszego małżeństwa może niż my sami, ponieważ początki były trudne z racji tego właśnie, o czym powiedział Marek, że jego życie nie było proste. Ja nigdy wcześniej bym tak naprawdę w ogóle nie weszła w żadną relację z osobą, która żyłaby w ten sposób. I nawet troszkę mnie to tak może nie przerażało jakoś, tak właśnie to takie było strasznie łagodne, jakby to tak na mnie spadło całkowicie naraz, by mi powiedział wszystko, co zrobił, tak jak wam teraz, to chyba bym zwiała zwyczajnie. Ale właśnie jakoś tak ta znajomość się bardzo spokojnie, słuchajcie, rozwijała. I tak naprawdę my się poznawaliśmy, jakby polubiliśmy się też najpierw i to nawrócenie jego, to też było takie dla mnie niesamowicie
nowe doświadczenie, ponieważ ja nie przeżyłam takiego nawrócenia, jakie przeżył Marek. On w momencie, kiedy się zaczął nawracać, to z jego mamą, tak naprawdę ma wspaniałą mamę. Ja nawet nie mówię na nią teściowa, ponieważ to jest naprawdę cudowna tak kobieta, że jak tylko już byliśmy w ślubie, to się cieszyłam najbardziej z tego, że mogę już do niej w końcu mówić mamą. I ja z nią byłam na łączach, wiecie, że co się dzieje z tym człowiekiem, czy on jakoś na psychice podupadł, czy zachorował psychicznie, ponieważ osoba, która świeżo się nawraca, po prostu jak szaleniec się zachowuje, tylko szaleniec Boży tu akurat, a że my nie mieliśmy doświadczenia z takimi osobami wcześniej, to musieliśmy się tak konsultować ze sobą, wiecie, czy to na pewno wszystko jest okej u niego. Ale no to Pan Bóg tak wszystko pięknie układał, że rzeczywiście no, doszło do ślubu, chociaż też było trudno, ponieważ tuż przed ślubem mieliśmy też kryzys, taką pokusę, że nie, że to jednak nie jest to. I tylko właśnie dzięki takiej mądrości Bożej i czasowi, bo właśnie On powiedział, że powiem coś dla młodych. Słuchajcie, ja dzisiaj po tych 15 latach widzę, że najważniejszy jest taki spokój, ale też i pokój serca we wszystkim tak naprawdę, co robimy, ponieważ jeżeli będziemy się kierować tymi emocjami, wiadomo, młodość się rządzi innymi prawami i ważne jest to, żeby tym emocjom nie dawać się ponieść w danym momencie, tylko dać temu czas, ponieważ gdybyśmy my ulegli tym emocjom, temu właśnie tej pokusie też, to pewnie by nas tutaj dzisiaj nie było. Ale Duch Święty prowadzi. Jeżeli to te pieśni do Ducha Świętego, to nie są puste słowa, wiecie? Ponieważ naprawdę modląc się z serca do Ducha Świętego, modląc się na różańcu, ja tego doświadczam bardzo ostatnio, zawsze zresztą modląc się na różańcu, co też nie jest dla mnie łatwe, ponieważ czasami zmęczona wieczorami, kiedy już dwa numery śpią, dwa numery zasypiają, tak kolokwialnie mówiąc, padam na twarz wieczorem i czasami tak się usprawiedliwiam, ale podczas różańca przychodzą tak piękne natchnienia, takie słowa, i ja wiem, że Maryja, która jest łaski pełna Ducha Świętego, ona wyprasza te łaski, nie? Że to są czasami zdania, czasami obrazy, czasami jakieś wyrazy i takie, które wiedząc, wiadomo, nie można klepać, tak, różańca, nie o to chodzi, ale modląc się, ja doświadczam często takiej łaski, że otrzymuję naprawdę takie hasła, wiecie, i to na różne tematy, że ja nie jestem w stanie jakby sobie sama tego wymyślić, i ja wiem, że to nie jest ode mnie. I to są takie sytuacje, o których potem dzielę się z mężem i mówię, słuchaj, a może tak, a może to. I on mówi, słuchaj, no to rzeczywiście jest dobre, to jest mocne. Ale potrzeba, słuchajcie, takiej chwili zatrzymania, potrzeba takiej chwili wyciszenia, żeby móc spotkać się na modlitwie z Bogiem w dzisiejszych czasach, kiedy wiadomo, jakie są czasy szalone, jak mało czasu jest na wszystko, kiedy nie zatrzymamy się, kiedy nie spotkamy się z Maryją, z Panem Jezusem na tej modlitwie, to skąd będziemy wiedzieć, co mamy robić? Krok po kroku, już nie mówię o jakiejś dalszej przyszłości, bo to wiadomo, każdy by chciał wiedzieć, co nas spotka za jakiś czas, ale na następny dzień, krok po kroku, jutro, za chwilę. I Duch Święty pięknie prowadzi, tylko naprawdę trzeba Go o to prosić i daje ten pokój serca, naprawdę. I w pokoju serca wówczas polecam rozeznawać takie sprawy typu małżeństwo, czy właśnie narzeczeństwo, tego typu sytuacje. Tak jak się przygotowaliśmy tutaj, próbowaliśmy się przygotować. Nigdy się nie przygotowujemy. Ale ja nieraz tak prosimy Ducha Świętego, ponieważ nie chcemy, żeby realizować siebie, tylko to, co ale ma być powiedziane. Ta Ania, która często ma takie natchnienia,
Ja mówię, kochanie, a może tak powiem i tak. Słuchaj, jedziesz tam podzielić się świadectwem, to nie jest czas na konferencję. Konferencję, kazanie, powie ksiądz. I Ania jest takim pierwszym moim kierownikiem duchowym, właśnie kiedy trwamy w jedności. Prostownikiem często. Prostownikiem, sprowadzaczem na ziemię. Wszystkie te rzeczy, które są w każdym małżeństwie u nas też istnieją. I hormony, i zmiany, i cała gama, wszystko jest. Nie? Tylko jedna zasada, nie, nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Że jednamy się każdego wieczoru, wspólnie modlimy i też myślę, że błogosławieństwo żony. Jak wielką krzywdą jest, jak wielkim podcinaniem gałęzi jest, kiedy mężczyzna słyszy, gdzie ty znowu idziesz, może do pracy, a może to, a może to, a może tamto byś zrobił, albo znowu nie zrobiłeś, albo ty gamonił, ty taki. I jak krzywdzącym jest to dla mężczyzny, a jak wielkim błogosławieństwem jest, dzieci, tatuś musi iść zarobić na chleb. I ja wtedy, dzieci się żegnają ze mną, błogosławią mi, a nie ma takiego lamentu, nie? Że tata idzie do pracy, nie? Realizować siebie, nie? Że ona daje komunikat, że tata zarabia na chleb i trzeba tatę wspierać. Albo jak mężu sobie poradzisz, albo mężu najlepiej jedziesz, z tobą bezpiecznie się czuję, to ja wtedy rzeczywiście lepiej jadę, bo to jest błogosławieństwo, nie? A kiedy mi mówi wyprzeć tam, albo źle zrobiłeś, no to kurde, i nerwy, i emocje, już gorzej jadę, nie? Także to takie proste, ale co do tego pokoju serca, wiecie, trzeba dać płaszczyznę. Trzeba dać płaszczyznę, bo jeżeli, nie wiem, będziemy mieli ileś kredytów, ileś kłótni w rodzinie i wszystkiego, i teraz, kochanie, jak pięknie słyszeć, pokój serca. Jak uzyskać pokój serca, jak wokół burza? I warto jest zadbać o swoje serce, ale współpracować z łaską. I ja krótko po tej spowiedzi, gdzie moje nawrócenie się rozpoczęło i trwa do dziś i będzie trwało do ostatniego dnia, daj Boże tą łaskę, żeby nigdy się już tak nie wycofać, to pracowałem w Szwecji na kontrakcie i tam doświadczyłem całkowitej pustyni. Taki człowiek, który zachwycił się miłością Pana Boga, nagle jest w kraju, gdzie jest tak mało miłości, tak mało jedności. Nawet nie macie pojęcia, jak pięknym jest to, że mieliście tą agapę, że mógł usiąść sąsiad ze sąsiadem. Tutejsza osoba z pielgrzymem, który przyszedł tutaj z tej grupy zielonej, nie? Siostra zakonną z osobą świecką, proboszcz z parafianinem, bo wszystko, co łączy, jest dobre. Pan Jezus ustanowił Eucharystię przy stole. Wy przed chwilą siedzieliście przy stole, byliśmy przy stole eucharystycznym i nie doceniamy tego, kiedy to mamy. I teraz w Szwecji, na kontrakcie, ja z ciepłego domu rodzinnego, mama, która tak pysznie gotowała, koniem jeździłem po polach, po łąkach, jestem w Szwecji, nie znam tego języka, jestem z kolegami, którzy wieczorami piją, wyzywają i zacząłem się pytać, oj Panie Boże, ja często też mówiłem do tego taty, który już wiedziałem, że jest w niebie, bo odpowiedział mi na to, mówię, tato, ty się chyba pomyliłeś. Ja tak bardzo cierpię. Ja tu jestem totalnie sam. Tak bardzo boli. Kiedy w środku tygodnia wychodziłem na mszę świętą, która była odprawiana w języku, którego nie znam, ale wiedziałem, że przychodzi tam Pan Jezus, którego znam, to nieraz to jest wielka łaska, że mamy msze święte w Polsce, tak codziennie możemy być. I kiedy ja wychodziłem na msze święte, koledzy myśleli, że idę do dyrektora ich obmawiać. Jeszcze bardziej mnie prześladowali. Kiedy nie piłem, nie uczestniczyłem w tych rozmowach z nim, inny. Zostałem odrzucony przez 50. I myślałem, że Bóg mnie opuścił. I to tak trwało 2 lata. I wyobraźcie sobie, ja cały czas próbowałem trwać na relacji z Bogiem. I Pan Bóg się posługuje też ludźmi. Pamiętam, taka Justyna, żona właśnie dyrektora, podesłała mi kasetę chyba, jeszcze taką magnetofonową, włożyłem sobie kasetę Miłości Ukrzyżowanej, czas pustyni jest łaską. I tak śpiewali. Ja mówię, czas pustyni jest łaską, no ale... I tak nie mogłem uwierzyć w te słowa. I mieszkałem z takim kolegą w pokoju, z Jankiem. On wyjątkowo mnie tępił. Janek z Łodzi, niedaleko stąd. I on tak mnie tępił. I któregoś razu nie wytrzymałem. I wyobraźcie sobie, że jest zwykły dzień, nie? Sobota. Ja mam pokój serca, jestem sobie w pokoju, odmawiam sobie różaniec. Ale wychodzę zrobić jakąś czynność i ten Janek tak bardzo zaszedł mi za skórę, tak bardzo mnie zranił,
że ja nie wytrzymałem i chwyciłem go z całej siły i już widziałem tylko, że go po prostu uderzę, że go zmiażdżę. On był niższy ode mnie, a tak spojrzałem na niego z góry, rozwalę cię, gościu. Ale Bóg dał tą siłę, że nie uderzyłem go. Wróciłem do pokoju i modlę się, ale czuję, że nie mam tego pokoju w sercu. Panie Jezu, daj mi pokój. No jeden różaniec, pokoju nie ma. No to może Słowo Boże, nie? One da pokój. Pokoju nieba. Nie ma pokoju serca. Tylko zaproszenie Jezusa. Idź i wybacz. I poproś o wybaczenie. Jejku, ale przecież to On. Ale Pan Jezus już nie dyskutował. Ale ja ten pokój tak bardzo pragnąłem uzyskać, że otworzyłem te drzwi od pokoju. On sobie pił z kolegami wyborową, taką litrową z promu. Mówię, Janek, czy mogę cię prosić? Zaprosiłem go do kuchni, tak spojrzałem znowu, tak z góry, ale już inaczej. Spojrzałem mu w oczy i mówię, wiesz co, Janek, przepraszam cię. Jestem młodszy od ciebie, nie powinienem tak się zachować w stosunku do twojej osoby. Przepraszam za te słowa, że fizycznie cię chwyciłem. Proszę cię, wybacz mi. Ja, patrząc mu w oczy, z głębokości serca, mówiłem mu słowa, prosząc o wybaczenie i mu przebaczyłem. I na mnie spłynął wielki pokój, ale zobaczyłem coś innego. Twarz Janka się przemieniła. Janek już tego wieczoru nie pił wyborowej. Usiadł w kuchni, siedział pod oknem, zmieszany. Ja wróciłem do swojego pokoju i się też popłakałem. I mówię, Boże, jak jesteś dobry. I pokój serca wrócił. Nie wiem, ile wieczorów bym przemadlał, żeby ten pokój mi wrócił bez tego momentu. Czyli łaska działa na naturze. Pan Bóg daje nam siłę, ale to my musimy zrobić ten krok. On podpowiedział, idź to zrób, synku. On nie jest takim Bogiem, który cię wypchnie. Nic na siłę. Ale da tą łaskę, że z Jego siłą dasz radę to zrobić. I Janek, wierzcie mi, że jest tym kolegą, który przez wiele lat po kontrakcie dzwonił do mnie z życzeniami na święta, pytał się, co u mnie, co słychać i tak. Tak jakby tym kolejnym czasem chciał odpracować to, co było. A dla mnie ten czas, gdy myślałem, że Bóg mnie opuścił, to ten Bóg właśnie ukochany w ogóle mnie nie opuścił, tylko On mi dał do rozważania krótki fragment Ewangelii. Miłować nieprzyjaciół. 2 lata potrzebowałem. 2 lata potrzebowałem, żeby zrozumieć ten krótki fragment Ewangelii. Miłować nieprzyjaciół. Jak łatwo to powiedzieć, a jak trudno to czynić, wdrożyć w życie. Być może nie będziemy w stanie, ale tak jak tutaj, odwołam się do księdza proboszcza, bo z Bożej woli on tutaj jest. Jeśli ktoś kiedyś będzie chciał tak wielką górę wybaczyć, to wierzcie mi, nie poradzicie sami. Złodziej będzie robił wszystko. On temu winien, ona temu winna, daj se spokój, to nie ma sensu, to nielogiczne. To jeżeli takie myśli ci się będą pojawiały, przyjdź tutaj do kapłana albo w parafii, której mieszkasz i poproś o błogosławieństwo, żeby odwrócić się od tego grzechu, żeby odwrócić się od tego, bo sam nie dasz rady. Poproś bliskich o modlitwę. Chcę wybaczyć, ale sam nie potrafię. Nie mam siły. Pomóżcie mi. I też takie potwierdzenie dostaliśmy w Słowie Bożym. Ja cię, kochanie, poproszę, żebyś przeczytała. Spróbuję szybko. Bo tak sobie myślałem o tym właśnie przebaczeniu, czy to da radę, czy odwróceniu się od poważnego grzechu. I wczoraj o godzinie tak 23 otrzymaliśmy takie słowo. Dla was najpierw wskrzesił Bóg sługę swego i posłał go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów. Błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechu. Grzechów. Grzechów. Księże proboszczu, Pan Jezus prosi i Matka Boża, żeby ksiądz błogosławił tych wszystkich, którzy będą mieli tak wielkie pragnienie w odwracaniu się od grzechów, w drodze do przebaczenia. Ale przede wszystkim częsta spowiedź też. Ja tego doświadczam, że nawet czasami i cotygodniowa i to nie ma co się jakoś tak zastanawiać, czy to nie jest za często. Nie, nie jest za często. Naprawdę, jeżeli macie pragnienie serca, to potrzebę serca, to jak najbardziej.
Mi właśnie tutaj jeszcze nasuwa się takie słowo a propos przebaczenia właśnie, bo Marek mówiąc o tym przebaczeniu z serca, że rzeczywiście z serca przebaczył temu Jankowi. Takie szczere przebaczenie w sercu potrafi uzdrowić drugiego człowieka, ale też i danego człowieka, który przebacza, ponieważ często braki przebaczenia też mogą być przyczyną do wielu chorób, które człowiek które ma i często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale tak też się zdarza. I niedawno też słyszałam od pewnego naszego zaprzyjaźnionego kapłana a propos właśnie wybaczania, że tak naprawdę powinniśmy się nad tym pochylić, w jaki sposób i jak wybaczamy drugiemu człowiekowi. Ponieważ no, często jest tak, że sobie myślimy, okej, okay, no jakoś tam wybaczę, ale, no, ale na pewno nie zapomnę tego. Żonie, tam dzieciom, jakieś trudności. Natomiast tak jak no, nie chcielibyśmy, żeby właśnie Pan Bóg nam tak wybaczał, jak my wybaczamy innym ludziom, ponieważ ja niedawno tak się nad tym bardziej pochyliłam, że odmawiając modlitwę, którą każdy z nas odmawia, jaką jest Ojcze Nasz, sami sobie tak życzymy i prosimy o to tak naprawdę Boga w momencie, kiedy mówimy, odmawiamy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli prosimy Boga, żeby tak nam odpuszczał winy, tak jak i my przebaczamy innym ludziom, więc warto się zastanowić tak naprawdę nad tym, jak my przebaczamy tym innym ludziom. Ale chcemy się też z Wami podzielić takimi cudami, jak zaczęliśmy razem w małżeństwie wspólnie się modlić. Zobaczyliśmy, jak Pan Bóg jakby, nie że od razu, ale Panu Bogu jest to miłe, bo On jest obecny w sakramencie małżeństwa jako ta trzecia osoba, kiedy Go zapraszamy, kiedy zaczęliśmy prosić, nie wiem, małżeństwo miało problemy z zajściem w ciążę, poproszono nas o modlitwę, było nam dane, nie wiem, posługiwać na rekolekcjach, nie wiem, modliliśmy się nad taką po prostu dziewczyną, która mieszkała w ośrodku szkolno-wychowawczym, modliliśmy się z nią, totalny dramat, a już za tydzień widzieliśmy ogromną zmianę w jej życiu, byliśmy tym zaskoczeni i też kiedy razem, nie wiem, modlimy się z dziećmi za dzieci, nie? Na przykład z córkami modlimy się za syna, albo jedno zachoruje w różnych intencjach. No, byliśmy teraz na wspólnym wyjeździe i córka z innymi rodzinami. I córka mnie komunikowała, tatuś, ale to było niesprawiedliwe, ale tutaj zostałam zraniona, a tutaj tak. Mówię, kochanie, nie buntuj się z tym, nie noś to w sercu. I ona tak nie mogła tego zrozumieć. Mówię, Pan Bóg widzi w ukryciu, odda ci w ukryciu. Wiecie, 11-latka. Ale mówię, tato, ale jak? Ona chciała to od razu, teraz załatwić. Mówię, proszę cię, nie załatwiaj. Nie rób tego od razu. Ona się trochę też uczy od nas, żeby dać tą cierpliwość, żeby łaska mogła zadziałać. Wiecie, wyjazd się kończy. Byliśmy w Medjugorje. Ostatnie śniadanie. A brat z siostrą przychodzi. Mówi, słuchajcie, chcemy wasze córeczki wziąć jeszcze na tydzień do Chorwacji. Jak one się ucieszyły, jak bardzo Pan Bóg im to wynagrodził. Ale ponieważ jestem tutaj, tego żona nie wie, ale coś wam opowiem, że jestem tutaj na wsi. Wśród też myślę, że jest tutaj paru rolników. I mówiąc słowa wierzę, wierzę, ufam, ufam, to jest nieraz tak łatwo. Nie? Tak jak ta Ewangelia o synu marnotrawnym, mieliśmy przybliżoną postać ojca, mieliśmy przybliżoną postać syna marnotrawnego, ale jest syn, który był w domu. On też trochę był zdziwiony, nie? Że będąc w domu, nie do końca zrozumiał przyjęcia tego syna, całej tej sytuacji, czyli będąc w domu też się zagubił. I my będąc w Kościele, też możemy nieraz się tak pogubić w swojej wierze. Zamadlać niektóre rzeczy, a nie zrobimy tego kroku. Mówiąc, ufam, no tak, och, Pan Bóg to załatwi, wierzę, ufam i tak dalej. I to się działo przed naszym ślubem. Ja pracowałem na kontrakcie w Szwecji. Akurat z moim ojcem chrzestnym, z moim mamy bratem.
I on tak trochę, no przez to, że ta dynamika w mojej zmiany była duża, no nawet ojciec chrzestny też tak się dziwił, konsultowali się, że ten Marek to już teraz taki dziwny jest. No, ale mama już była na lepszej drodze, już mnie bardziej rozumiała i dzwoni do mnie, mówi: Marek, przyjeżdża do sąsiada klient i chce kupić 17 byków od niego. Ja mam 3 na sprzedaż. Jak myślisz, czy je sprzedać? Ja mówię: mamo, jak ten klient będzie, ten pan, co chce kupić, u sąsiada, idź i zobacz tego gościa i będziesz wiedziała, będziesz czuła, czy masz mu sprzedać. No to ma sobie myśli, ten Marek, nie, ma iść oglądać jakiegoś kupca byków, nie? Oczywiście, że nie poszła. I jak ta ciężarówka wjechała po te byki na nasze gospodarstwo, zerwał się wicher, burza, dym jakiś z tego, dym z tego silnika wyleciał. Jak zaczęli ciągnąć te byki, przeklinać, moja mama sobie już przypomniała moje słowa, że coś jest nie tak. No ale byki załadowane, faktura wypisana, tam ponad 10 tysięcy, płatność za 2 tygodnie, no, patrzy na konto, nie ma. 3 tygodnie patrzy na konto, nie ma. Miesiąc na konto, nie ma. Sąsiad też nic nie dostał. Mama się niecierpliwi, wydzwania, kogoś nie odbiera. Dzwoni do tej wsi, on gdzieś z bardzo daleka był. Do sołtysa się dodzwoniła. Sołtys spanikowany, nie chciał w ogóle nic mówić na temat tego człowieka. Bo się go bał. Się okazało, że to był typowy oszust, który bazował na oszukiwaniu rolników. Typowy oszust. I mama mówi: Marek, po miesiącu takiej swojej walki, mówi: Marek, jak możesz, nie wiem, to zadzwoń do niego, coś zrób. A ja mówię: wiesz co, mama, dobra, ja wezmę od ciebie numer i zobaczymy. Zadzwoniłem do faceta, rzeczywiście, no typowy oszust. Nawet już po rozmowie, ja zacząłem z nim rozmawiać, a Ania mówi: Marek, no ale ty przecież czujesz to. A ja tak mówię: kochanie, ja wierzę, że on odda. No i super, nie? Znowu akcja, Ania się śmieje: kochanie, ja wierzę, że on odda. Ale nie oddaje. I ileś 10 razy powtórzyłem, nawet do znajomych kapłanów, że ja wiem, że on odda. I słuchajcie, nie oddawał, nie? I któregoś razu właśnie też te słowa tej Justyny, którą pozdrawiam serdecznie, ona mi mówiła: Marek, im większy problem, tym więcej ludzi bliskich twojemu sercu proś o modlitwę. I ja wtedy o 10 była przerwa w pracy w Szwecji, siadłem sobie na trawniku, miałem jeść. Ale przypomniałem sobie, że może tą intencję powierzę mojemu kuzynowi. On karmił z nami te byki i tak dalej. I mówię: wiesz co, Zbyszek, pomódl się w tej sprawie. I ja usiadłem na tej trawie i zacząłem Bogu przedstawiać całą tą sytuację. Mówię: Panie Jezu, Ty jesteś w stanie położyć rękę na sercu tego człowieka. Ty jesteś w stanie położyć i przemienić jego serce. Ja byłem w Szwecji, ta osoba gdzieś tutaj koło Lublina. Ja modlę się z wiarą, że Pan Jezus nakłada rękę na serce tego człowieka i jest w stanie. I słuchajcie, ja uwierzyłem w to, że Pan Bóg jest w stanie to zrobić. I ja, siedząc na tym trawniku, popłakałem się, bo uwierzyłem i popłakałem się, łzy kapią w tą trawę. Ojciec chrzestny na mnie patrzy. Ja mówię: wuja, zapamiętaj ten dzień. On się pyta: ale co, że nie wiem, że jest piątek? Mówię: nie, po prostu zapamiętaj ten dzień. Za 10 minut ja miałem tego pana zapisanego jako byk, nie? W telefonie. Pan byk dzwoni, nie? Słuchajcie, ja odbieram ten telefon, a on mówi: Panie Marku, ja właśnie jadę do banku i przelewam pieniążki na mamy konto. Ja mówię: dziękuję. Odkładam telefon i mówię: nie wierzę. Bo aż niewiarygodne. I słuchajcie, w poniedziałek były te pieniądze na koncie. Sąsiad do dziś dnia nie dostał ani złotówki. I przez wiele razy przychodził do mamy i mówi: Urszula, jak ty to zrobiłaś, że on ci całą fakturę przelał? I to jest tylko przypowieść, potraktujcie to z tym bykiem, że często mówimy: wierzę, wierzę, zrobię, zrobię, a nie robię. I nieraz jest tak, że ich wiary brak w niektóre rzeczy, ale tutaj ta świątynia, ten sanktuarium jest blisko cmentarza. Wierzymy w świętych obcowanie i kiedy nam już wiary brak i siły, to możemy prosić właśnie świętych, bliskich, zmarłych o pomoc, o wstawiennictwo, tak jak tutaj mamy obok. Bo oni już sobie nie są w stanie wyprosić żadnych łask. Ale są wiele dla nas, nie? Także ja też później już zrozumiałem, nie? Że taką wiarę mamy, jaką mamy, ale Bóg czyni cuda. I te Boże miłosierdzie, które zostało objawione na te czasy ostateczne, no, czy teraz są,
Nie wiem, ale na pewno Boże miłosierdzie zostało objawione przez siostrę Faustynę o miłości przebaczającej do grzeszników. Jestem sam tego świadkiem. Człowiek tak z daleka doświadczył tak wielkiej miłości. I tak na koniec naszego świadectwa, a początek adoracji, życzymy Wam wszystkiego dobrego, Bożej miłości, orędownictwa Maryi, która wyprasza wszelkie łaski dla Was u swojego syna. I jak ktoś Wam będzie mówił, że po ślubie to już tylko gorzej, to wcale nie. Jest inaczej, bo my problemy rozwiązujemy z Bogiem, rozwiązujemy na kolanach. Sielanki nie ma. Ale z Panem Bogiem jesteśmy w stanie jakby pokonywać codzienne trudy, a tak sobie myśląc, jak ludzie funkcjonują bez Boga, małżeństwo to dla nas to już jest całkowicie jakaś taka coś niemożliwego. Do wykonania. Będzie teraz wystawienie Pana Jezusa. Pieśń. Dziękujemy Wam. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.